Dostarczanie środków zaopatrzenia, świadczenie usług zarówno specjalistycznych, jak i gospodarczo-bytowych dla żołnierzy to misja logistyki. Głównymi celami działalności logistyki w 2011 roku było zapewnienie zabezpieczenia polskim kontyngentom wojskowym, zabezpieczenie bieżącej działalności szkoleniowej jednostek, a także reorganizacja systemu logistycznego. Zmiana charakteru Armii Polskiej, związana m.in. z jej profesjonalizacją, stała się nieodzownym impulsem do wprowadzania zmian w systemie logistycznym. Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych bazuje na zreorganizowanym stacjonarnym systemie czterech regionalnych baz logistycznych. W ramach tych baz w pierwszym etapie sformowano 14 wojskowych oddziałów gospodarczych, które przyjęły na swe zaopatrzenie jednostki wojskowe w swoim rejonie odpowiedzialności. Żołnierze logistyki uzyskali możliwość szkolenia w sformowanym Centrum Szkolenia Logistyki w Grudziądzu. Równolegle trwa również podporządkowanie i aktualizowanie wydawnictw oraz instrukcji logistycznych. Uruchomiono informatyzację logistyki zarówno w regionalnych bazach logistycznych, jak i w wojskowych oddziałach gospodarczych. Stało się to możliwe w wyniku zakończenia wieloletniego procesu indeksacji majątku wojska i wdrożeniu jednolitego indeksu materiałowego oraz modelowania procesów logistycznych. Doskonalenie planowania oraz organizowania cywilnego i wojskowego wsparcia sił sojuszniczych, a także zdolności sił zbrojnych do realizacji zadań państwa wysyłającego to kolejne istotne zadania realizowane przez logistykę sił zbrojnych. Realizując je, zabezpieczono udział sił sojuszniczych w licznych ćwiczeniach. Zrealizowane w 2011 i planowane na 2012 rok przedsięwzięcia, w tym szkolenie struktur HNS, ma na celu przygotowanie systemu do kolejnej jego certyfikacji sojuszniczej w ramach ćwiczenia Steadfast Jazz 2013. Dostarczanie zaopatrzenia i świadczenie usług we właściwym czasie, właściwym miejscu, właściwej ilości i jakości dla jednostek szkolących się w kraju, jak i wykonujących zadania poza jego granicami, to cel działalności logistyki sił zbrojnych, która hołdując dewizie gotowość źródłem sukcesu, w 2011 roku skutecznie doskonaliła swoje procedury, organizację i funkcjonowanie.